Panie, jeszcze odpalałem jednego, drugiego, jeszcze jednego dobrze nie skończyłem. Hello amazing viewers, and welcome to my YouTube channel. And today we're going to be checking this video out from Polish comedy group KMN. I recently did a video to them, and like I enjoyed that video so much. Like the beginning of the video wasn't what I was expecting. Like I laughed like it's my last day on earth, guys. So I'll be checking this video from them titled Dog Conversation. And this is a first time reaction, guys. Please stick around to the end of this video. And if you're new, please like, subscribe, and share. Without further ado, let's get right into this video of today, guys. Hetman, co ja ci mówię? Czekaj! Tak jest! Biegaj, Hetman! Tak jest! Serdzik, Hetman! Serdzik! Hetman! Siedź! Biegaj! Siedź! Biegaj! Siedź! Nie bój się! A ty siedź i się bój! O! No dobry. Cudok u nas. Ale roz. Pan też z pieskiem? Ta. Który to pana? Tamten taki, największy, widzi pan tam. Zasuwa ta. Hetman. Karelofiński pies na niedźwiedzie. A pana który? Myślę, czułowa. Tam taki żółty sernik. Mało go widać, bo kuca. Pana kuca, a mój na niedźwiedzie. A pana na co? Ma odbiór. Ja wiem, na resztki obiadowe. To złapie, to zje i potem kuca. Pana jest na niedźwiedzie? Tak. Uto. U nas na osiedlu się nie naje. Kto tu widział niedźwiedzia, jak za skrońca złapie, to będzie cud. Siak babkę w piach. Co, miałby pan może... Miałby. Troszkę ochotę spróbować? Nalewki, jak? Sam spirytus! I pigwa! Tylko zapomniałem dodać. I like how you guys effortlessly. Zapali pan? I like how you know, like, nie. Give me more effort. Znaczy palę, ale w określonych okolicznościach. Mam swoje zasady. Jakie zasady? Albo, dobra. Ja sobie kiedyś tak. Między nami sobie kiedyś tak założyłem i się tego trzymam, tej zasady, że ja palę papierosy tylko po. Tym. What's up, my guys? Bardzo dobrze, a po czym? No co pan taki niedomyślny? No po szubidubi. A po. Coś pan oszalał? Nie no, to wiem o co chodzi. Teraz wiem o co chodzi. Teraz to wszyscy wiedzą. Od. No panie Nuz. Przepraszam. Jeśli to nie jest tajemnica, nie? Dużo pan pali? Praktycznie rzuciłem. Co zdrowie nie pozwala? Właśnie zdrowie pozwala, panie. Oba płuca są, cuk jest, nic tylko dymić. To co pan nie dymi, jak taki cuk jest? Powiem panu tak, panie, kiedyś to jarałem jak smok sześciogłowy. Panie, coś pa. I to odpalałem jednego, drugiego, jeszcze jednego dobrze nie skończyłem. Już tak jest dragon. Kiedyś, raz, ale było, to mi się tak przyfarciło, że paliłem dwa na raz. Jak to? The lie. Jak on to? Jeden normalny, druga cygaretka. Może się pan przekopci? Gdzie tam, panie? Co? Czasem to mi się tak chce jarać, panie. Ja po ścianach chodzę. Ale co, no jak nie ma, to nie ma co. Tapety nie ukręcę. Co panu żonę pan ma? Kogo? Żonę. Mam. To... A co to ma do rzeczy? No, z nudów to jest żoną można kotłownię odstawić. O. A to nie o to chodzi, panie. Ta moja to też, o, to był, panie, pierwszoligowy zawodnik. Tato,
Czasami to nie wypuszczała papierosa z ust. Człowieku, czasem to było tak w domu najarane, że aż w oczy gryzło. A siwa było w powietrzu, człowiek nie wiedział, czy to jest dzień, czy to jest noc, co to w ogóle jest. To się nagle wzięło, odmaniło jej? A nie, kompletnie na drugą stronę. Teraz się zrobił tak niepalny materiał, że to i benzyna nie weźmie. Teraz to tylko z Częstochowy do Lichania i z powrotem. Takie pendolino. Teraz jak dym, to już tylko z kadzidła. Hetmanik! Cenik, co ty tam? Siedź! Biegaj! Nie bój się! Siedź. Dobrze! Siedź! Jak się? A we what? Dzieci pan ma? Co? Dzieci? Szóstkę! Kurde, to dużo! Jesteśmy z żoną, panie, bez filtra. Oh my god! Człowiek był młody, nie wiedział, jakie to szkodliwe. Ale tak sobie myślę, nie? Jak pana żona wprowadziła zakaz palenia w domu, no, to trzeba zapalić na mieście. No to tak się mówi, idź, no za pan na miasto, idź za pan na miasto. To też nie każdy od razu pędzi, żeby poczęstować. No ale są te profesjonalne palarnie. Tak, to myślałem o tym, ale to... Wiadomo, kto to wcześniej palił. To po pierwsze, po drugie, ja nie będę po popielniczkach grzebał. No, najlepiej, wie pan, to by było taką paczkę świeżą rozfoliować nową, wie pan. O co chodzi? Taką kompletnie nowiuszką. No, tak. Oje, panie, to... Marzenie ściętej głowy, tak zerwać banderolę. Ale weź to znajdź. Gdzie tego szukać? Nie ma, pan. Coś takiego w ogóle żyje? Nie. Pod szkołą to strach stanąć, bo to... Panie, Cernik! 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 No! Siedź! Jak pan sobie radzi w takiej trudnej sytuacji? Papieros. What's that? Co to znaczy? Tak, co to? Może zajmujesz się. Co to znaczy? Patrzę w internecie, jak inni palą. Zawsze coś, no. Dym jak prawdziwy, ale nikotyny nie ma, no. Ja tam, panie, nie chcę namawiać, nie? No. Ale jak jest bieda, nie ma papierosa, a się chce palić... No, to... Można samemu skręcić tytoń. Hetman! Siedź! Biegaj! Siedź! Nie bój się! Siedź! Sianocy. No. No i taki już... Ciepełko się zrobiło. No wiosna. Wiosenka już przyszła. Dzień dłuższy, tak, o godzinę. Ale w nocy zimno się, tak, można oszukać. W nocy zimno. Jak w plecy zajdzie, to człowiek gotowy. Tak. Powiem panu, bo ja tu jestem taki trochę obserwator. Tak. Pogody. I na przykład wczoraj, powiem panu tak, było słońce. Znaczy, dopóki było słońce, to było ciepło. A jak tylko zaszło, się momentalnie zimno zrobiło. Mądrego to aż miło posłuchać, wie pan. Bo wie pan, co jest najgorsze w pogodzie? Zimno. Nie. Tak myślałem, że pan powie, że zimno. Zimno. Najgorszy jest wiatr. Wiatr, a widzi pan. Najgorszy jest wiatr. Jak jest zimno, a nie ma wiatru, to jest ciepło. Znowu mądrze. Ja wolę, jak jest minus 10 bez wiatru, niż 10 z wiatrem. Dlaczego? Bo jest cieplej. To na wszystkich świętych w zeszłym roku. Jaka piękna pogoda jak była. Jak było ciepło. Kto to widział? Anomalia, ja się spociłem. Zawsze dzieciaki takie zmarznięte pod grobem stoją, a to... Ojej. Ciepło tylko. Tak, ciepło było. Przez okno patrzę, myślę sobie, wiatr jest zimno. Wychodzę, a tu nie ma wiatru. Nie ma wiatru. Było ciepło do tego stopnia, że się tak za ciepło ubrałem, że na cmentarzu musiałem w toju kalesony ściągnąć. What? Widzi pan, bo najgorszy wiatr. Najgorszy jest wiatr. Najgorszy wiatr. Najgorszy jest wiatr. Najgorszy wiatr. Pan dużo pali? Dobrze, Cezar, dziękuję. No, paczkę dziennie. What? That's a lot! Ile? Paczkę dziennie.
To? Ale to pan mówi o zniczach, tak? Teraz? No tak, tak. Nie, no papierosów paczkę, no co pan? Dziennie? Tak. Paczkę? Czego? Przecież to jest 20 sztuk. To jest 20 sztuk. Jak pan to wypala? Kupuję i gębą w gębą. No wiadomo, że... Ale o co panu chodzi? Wcześniej jak pan przygotowuje grunt pod te papierosy. Nic nie przygotowuję żadnego gruntu, palę jak normalny człowiek, bo lubię, bez związku. Gdzie 20 pan by się zamęczył, człowieku? To ja myślałem, że pan jest taki erotyczny kozak, a pan jest zwykły śmierdzący kopciu. No raczej tak. A tego... No dobra, bo ja to po tym to ja papierosa palę, a pan ma jakiś taki swój osobisty, końcową taką klamrę, taką? No może i bym miał. No i co pan robi po tym? Sok z brzozy pije. Dobre to jest? Ale jak zdradzą są mocne. Gorszy jest wiatr. I piesek został. No i jedyna rozrywka to spacer. Chodź, Czernik, biorę tego swojego. Czerniczek, chodź. Hetman. Czernik. Hetman? Gdzie ty jesteś? Co ty tam masz Czernik? Na plecy? Zrzuć go, no co on ci robi? No, panie, no Czernik w las na Hetmana, no. Gdzie? No tam, no zrzuć Czernik. Go. Zrzuć go. Dziesięć. No jak się? Dziesięć. Zostaw pan. Co? Zostaw pan. Co pan jest pies ogrodnika? Co pan nie może? Psu pan nie da? Dziubaj se dziubaj! Oh my god! Gdzie se dziubaj? Coś pan oszalał? Przecież już jednej przyjemności nie ma. Co pan psu zabroni jednemu z drugim? Skąd pan... Zresztą pies psem? Pies psem to koniec świata! Okay guys, I've come to the end of this video, and this video is all humor, and I think the foundation of this video is just like a day in a man's life, because I think this is how men interact with each other. Like, we just get to meet someone like anywhere, and suddenly just like that, poof, all of a sudden you guys are friends, start making conversation, talking about random things, random habits you do, and this just give me like flashback of my school days. Well, yeah, you just be in your room and someone comes to your hostel, like just a random person you have never seen before in your life. They start making conversation with that person, like talking about things that you guys have become mutual feelings, guys. I like the way they did that, and in between it, and sliming some jokes in between, and a lot of humor, guys. And the end part, I wasn't expecting the end actually, guys. This video was really, really fun. I had a good laugh watching this video. This video just actually make my whole day, guys. Like this video have this kind of warm sensation to it. Just watching two men have a funny conversation. Yeah, that's how I put it. Thank you guys for watching with me. And I want to give a big shout out to people that watch from the beginning to the end, guys. Thank you for doing that. Please, if you're new here, please like this video, subscribe to the channel. Please drop a comment down below for me to see. I really like getting feedback from my video. Have a safe day, and I hope to see you guys at my next video. Stay safe and bye for now, guys.